Witam serdecznie z tej strony i witam Was wszystkich w odcinku, który nosi nazwę Projekt Tamiza. I zanim szerzej o tym projekcie powiem, który jest już w trakcie realizacji, to chciałbym powiedzieć, że ten film to jest też taki apel, mój apel jako poszukiwacza do kogokolwiek, kto zobaczy ten film i być może będzie mógł pomóc w zmianie prawa tutaj odnośnie poszukiwań skarbów w Polsce, bo to prawo jest tak zagmatwane i tak, że tak powiem, zakładające nam kajdany pasjonatom, że warto o tym wspomnieć. No, będzie fajne porównanie odnośnie tego, że ja jako Polak 1300 km dalej mam większe swobody, mam większą możliwość realizowania mojej pasji, aniżeli tutaj w Polsce. No i moi drodzy, tak, proszę Was o zostawienie łapek, o tych wszystkich subskrypcji głupich, żeby jak najszersze grono ludzi obejrzało ten film. Może do kogoś dojdzie ten apel. W zasadzie taki krzyk rozpaczy, bo trudno tutaj realizować w naszym kraju tą pasję. A ja właśnie będę leciał do Londynu nad Tamizę. Co to jest Tamiza? Tamiza to jest rzeka. Można ją porównać do polskich realii do Wisły. Wisła jest oczywiście dłuższa tam i tak dalej, ale Wisła to jest największa w Polsce rzeka i ona sobie tam przepływa przez stolicę, przez same centrum Polski. Może nie centrum Polski, głupio powiedziałem, mniejsza z tym. Ale po prostu przez centrum Warszawy sobie przepływa i bardzo dużo ludzi na przestrzeni bardzo wielu lat coś do tej wody wrzucili, czy to zgubili, czy jakiś stateczek, bareczka zatonęła. I tak samo jest w Tamizie, tylko że Tamiza leży w Anglii i nad Tamizą leży Londyn. A Londyn to jest ekstremalnie wielka metropolia. Na tą chwilę, z tego co tam przeczytałem, to jest 8,5 miliona ludzi w samym Londynie, a w tej całej metropolii londyńskiej to jest coś koło 12-13 milionów ludzi. I to jest na tą chwilę. 13 milionów ludzi, na pewno ktoś z nich coś zgubił dzisiaj, czy tam wczoraj, czy nawet w tej chwili gubi właśnie w tej Tamizie. Moi drodzy, teraz trochę historii odnośnie osadnictwa, odnośnie początków Londynu. Ja nie jestem historykiem, od razu mówię, ale moi drodzy, przeczytałem w Wikipedii, że Cesarstwo Rzymskie w 43 roku zaczęło tam jakieś osady zakładać na tym terenie, gdzie tam jest teraz Londyn. Zapędy imperialistyczne Rzymian, no to dużo o tym można przeczytać i w zasadzie w całej Europie gdzieś tam pozostałości po tym wspaniałym, prężnym imperium są. I tak samo są te pozostałości w Tamizie. Ja nie wierzę, że wcześniej, przed Rzymianami, żadnego tam rdzennego mieszkańca Brytanii nie było nad tą rzeką i nie było żadnej osady. Nie wierzę po prostu w to. Dlatego na pewno tam jakieś rzeczy takie stricte lokalne, tam z tych jakichś plemion brytyjskich, czy jak to się tam nazywa, na pewno też w rzece są, ale być może jeszcze nikt na nie nie natrafił. Kolejny punkcik. Projekt Tamiza. Słuchajcie, ja jako Polak, żeby w Polsce dostać takie pozwolenie na poszukiwanie na przykład w Warszawie, w Wiśle, myślę, że to jest nierealne, a w momencie, w którym bym zyskał takie pozwolenie na takie poszukiwanie jakimś sposobem, no to wszystkie rzeczy, które bym tam znalazł, musiałbym przekazać do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź do starostwa. Reguluje to ustawa o ochronie zabytków oraz ustawa o rzeczach znalezionych. A ja jako Polak w Anglii 80 funtów daję i mam pozwolenie na poszukiwanie sobie takich wszystkiego, co chcę, na 3 lata. I mało tego, mogę sobie te wszystkie rzeczy zachować dla siebie. Czy to będą rzeczy współczesne, czy to będą rzeczy ze złota, czy to będą jakieś zabytki, antyki, nie wiadomo jakie rzeczy. Chyba, że znajdę skarbik. Jak znajdę skarb, to państwo angielskie będzie miało możliwość, a czyli chyba nie możliwość, tylko będzie mogło odkupić ode mnie ten skarb. Czyli będą musieli mi zapłacić pieniążki za to, że ja jako Polak na ich angielskiej ziemi znalazłem jakąś drogocenną rzecz, drogocenne rzeczy. Oni będą musieli za to zapłacić. No a w Polsce niestety jest tak, że to co ja jakbym znalazł na przykład skarbik w,
Polsce, nawet w tej Wiśle, jakbym dostał takie pozwolenie, to bym musiał to wszystko oddać i z racji tego, że ja miałem intencję poszukiwań i miałem pozwolenie na to, nawet nie należałaby mi się żadna nagroda. Jakby to jakiś Piotrek, który wyszedł z Jamnikiem na spacer, znalazł, to owszem, należałaby mu się nagroda w myśl tej ustawy, w myśl tego rozporządzenia, no ale komuś, kto już z intencją poszukiwał tego skarbu, no nie należy się. Takie mamy realia w Polsce. Dobra, kolejna rzecz. No dobra, ale projekt Tamiza. Czym będzie projekt Tamiza w moim wykonaniu? A no, moi drodzy, jest na tą chwilę 21 października, a ja 30 października mam już samolot i lecę na 30 dni do Londynu. Mam wykupione już wszystkie pozwolenia, wszystko logistycznie mam ogarnięte i lecę na 30 dni plądrować, co się da w tej Tamizie. Co znajdę, będę chciał wsiąść to do Polski. I tak, jak znajdę jakąś zabytkową rzecz, to jedyne, co będę musiał zrobić, to dać ją lokalnemu archeologowi, który wpisze to w swój rejestr, postrzela sobie tam fotki i mi to wyda wraz z certyfikatem. I mój cel 30-dniowego pobytu, który tam się odbędzie, jest taki, żeby znaleźć przynajmniej dwie rzymskie monety, najlepiej srebrne. I tak, chcę jedną monetę zachować dla siebie. Powiesić sobie ją tutaj u mnie w busie albo gdzieś w domu. Chcę mieć po prostu rzymską monetę. Mam taką chętkę. W Polsce niestety nie mogę takiej monety posiadać, którą sam znajdę, bowiem należy ona zawsze w przypadku znalezienia do Skarbu Państwa. No a w Anglii, ja jako Polak, mogę sobie tam stamtąd tą monetkę wziąć. Drugą monetę, i tutaj jest super sprawa, drugą monetę jak znajdę, to odpalę streama, albo wystawię tą monetę na Allegro po prostu. Dostanę certyfikat od angielskiego archeologa, przyjadę sobie tu do Polski, albo odpalę streama, albo wstawię to na Allegro i po prostu opieprzę ją na e-bazarku, jak to się mówi brzydko. Ale najpierw ją wycenimy, bo tutaj w Polsce nawet jak się znajdzie jakąś monetę i się ją wyceni, to się jest kurde bandytą i straszą człowieka jakimiś tam konsekwencjami za samą wycenę, a w ogóle moralność, etyka, co to jest człowiek, to jest w ogóle, to jest złodziej, bandyta. A 1300 km stąd w linii prostej plus minus, no nie jesteś już traktowany jako bandyta, dla nich to jest normalne, że coś sobie znajdą i coś sobie mogą sprzedać, mogą sobie tam zrobić z tym cokolwiek chcą, dlatego 30 dni w Londynie, 30 dni nad Tamizą. Ciekawostka a propos Tamizy jest taka, że tam na wpływ stanu tej wody ma duży księżyc i w zależności od tego, jak tam ten księżyc se lata, tak tam jest, taki tam jest poziom wody i są te pływy, odpływy, tak samo jak na Atlantyku, gdzieś tam na jakichś morzach czy tam oceanach. W Polsce na Bałtyku tego nie ma akurat, nie widać tego przynajmniej, ja nie zauważyłem. No ale tam jest tak, że jest nawet taka strona, która pokazuje, w którym momencie jest najniższy stan wody i te pływy, odpływy potrafią być dość niebezpieczne, bo dno tej Tamizy potrafi być strasznie mulowate i można się tam człowiek, kurde, może tam człowiek ugrzęzić i go ta woda tam potem przyladzi. Także no, też jest tutaj niebezpieczne trochę. Będę się starał szukać po takich miejscach, gdzie tego mułu zbyt dużo nie ma. I w tej porze roku, czyli jesień, zima, w zasadzie można chyba tylko jeden ten cykl wykorzystać, w którym schodzi ta woda i poszukać, więc 3-4 godziny maksymalnie dziennie, bowiem drugi ten cykl wypada na noc bądź na wczesny jakiś tam ten wczesny ranek, godzinę, nie wiem, tam drugą, trzecią. No i ciężko jest dwa razy uderzyć tam na Tamizę w tym okresie. W lato można dwa razy podczas normalnego słońca, podczas normalnego dnia. W nocy coś tam słyszałem od niektórych osób, że tam nie można za bardzo po tej Tamizie chodzić, tam też policja tego pilnuje. Będę się musiał na miejscu po prostu dowiedzieć. Jest nawet szansa, że znajdę złotą sztabkę, bo jest taka możliwość. Na pewno będą spotkania również z lokalnymi poszukiwaczami. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Mariusza Cieplucha, który tam mieszka w Anglii na co dzień i na Tamizę sobie w piątki, w soboty czasami jeździ. Zobaczymy jego kolekcję, porozmawiamy z nim. Moi drodzy, jednocześnie równolegle na drugim moim kanale Dzienniki Odyna będą odcinki takiego z Londyna, jak będę sobie tam zwiedzał to miasto. No, na pewno jest ciekawsze aniżeli Sosnowiec czy Katowice. No, umówmy się, 12-milionowa czy 13-milionowa metropolia. Będzie co robić, będzie coś zwiedzać i będę się starał nawet dwa razy dziennie chodzić na te poszukiwania i na pewno zorganizujemy jakieś spotkanie tam w Anglii na jeden bądź na dwa dni, na jakieś takie
coś na jakieś namiastki jakichś takich komercyjnych kopań, tak jak to tam bywa w Anglii, w soboty, w niedzielę się tam ludzie spotykają rodzinami na polach, kopią za 15 czy za 10 funtów, mają możliwość sobie poszukania czego chcą, bez patrzenia na ramię. No moi drodzy, no zachęcam naprawdę do śledzenia tej serii, bo mi się wydaje, że to będzie jedna z lepszych serii na moim kanale. Mam jeszcze w głowie jakieś inne tam pomysły. Na razie będzie cienko, krucho z odcinkami na kanale, bo za chwilę będę jechał w ogóle się pakować na tą Tamizę, bo muszę już o tym myśleć. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? No jakbyście chcieli jakieś kody zniżkowe na detektory na moim sklepie www.odyniec.net.pl, to śmiało pisać do mnie na Odyna bądź na znaleziony w wodzie małpainteria.pl. Jakoś muszę finansować te swoje, moi drodzy, pomysły. Jak chcecie, to możecie tam wskoczyć na Patronite, zobaczyć co tam piszę, bo każdy grosz się naprawdę przyda i dziękuję ogólnie moim patronom za wsparcie. No i moi drodzy, tyle z mojej strony. Może się jeszcze pokazać jeden taki odcinek, w którym jakoś bardziej obszernie o tym wszystkim opowiem, ale zbyt długo trzymałem w sobie tą całą parę, która teraz uszła. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć!